Welcome to paradise. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Dying Lighta 2. Zostaw oczywiście kciuka, subskrypcję, dzwoneczek i dzisiaj zajmiemy się na początek odebraniem tego questa tutaj, tego ziomka. Zobaczymy, co on od nas chce. Siema, a to ziomalka. Ktoś panią skrzywdził? Mój syn. Poświęciłam mu całe życie. I jak mi się odwdzięczę na starość, gotując mi piekło w moim własnym domu. Nie mogłam już tego znieść, więc odeszłam. Dokąd pani pójdzie? O, słyszałam o pustym kontenerze w pobliżu. Należał do stróżów prawa, ale teraz jest opuszczony. No, przynajmniej był. Kiedy tam poszłam, wszędzie byli zarażeni. A gdybym pozbył się tych zarażonych? Mógłbyś to zrobić? Zapłacę ci. Jasne. Gdzie pani później szukać? Pójdę do kantyny. Wszędzie będzie lepiej niż w tym okropnym domu z moim okrutnym synem. Okej. Fajnie by było, jakby te wieże radiowe zostały oznaczone na mapie. Jak syn może tak traktować matkę? Muszę polegać na nieznajomych. Właśnie to jest problem, że to jest kurwa na tym WRC. My ogólnie nie jesteśmy w stanie wejść po to. Żeby tam wejść, to musimy się dostać tutaj. A żeby się dostać tutaj, to musimy zrobić kurna pierdolnik cały, obejść dookoła. Zajebiście, gro. Tam jest 100% miejscówka nocna, nie? Tak, dobra. Naprawdę, ale nie kłamie. Znalazłem. Ja sobie wrócę tutaj, żeby się przekimać z powrotem jednak. Do nocy. Cześć, gdzie ja spałem? A, tam spałem, kurde. Mieszkańcy ostatniego miasta na ziemi. Zaginęły dzisiaj, kurde. Dobra, szybki powrót. Kimanie do nocy. No bo tam jest na 100% anomalia gierek, którą trzeba zrobić w nocy z jakimś mocniejszym przeciwnikiem, przynajmniej według gry. No dobra, teraz lecimy tu. Dobra, te anomalie to już tutaj na tym, na tej lokacji to są tak proste, że... O, buguj się jeszcze. Level up w walce. Dobra, to tak, to ogarnięte. Co tu robi wyjazd?
targnięcie osób nieuprawnionych. Zarażonych. Oznaczać może zagładę tych obiektów, urażonych i przeżywających. Wykrywa pojemnik z inhibitorami. Pojemnik z inhibitorami pobliżny. Kurwa, jak tam wejść na górę. Łatwo. Czyli łóweczkę nocnego biegacza. Dobra, i tam jest inhibitor gdzieś w tym zaułku. Pojemnik z inhibitorami w pobliżu. Pokój dawno. Kurwa macie, nie mam tego wybranego. Czemu mi to wybierze i... Nie wiem, jest jakiś kurna przycisk, który jest pod altem, że jak klikam alta, żeby kucnąć, to mi to bierze i wybiera. To chuj chodzi. Ja pierdolę. 20 FPS-ów mam, nie wiem. Zrobili aktualizację i ta gra się rozpierdoliła, nie? Tak to fajnie działało, a teraz jest dupa. Dobra, najlepsze jest to, że muszę pójść tu. Jest też w ogóle jakiś inhibitor jeszcze kolejny. Kurde, to aż tak działa? Dobra, no lecę na ten znacznik teraz, tylko jak ja mam stąd teraz wyjść? Leż, zombiaku. To jest rozpierdolone, nie? Lepiej kurwa skradać przez cały czas. Spoko, wyjdźcie sobie. Wiatrak jest. Cześć, ale czego ja mam się tu złapać? Okej. Ciach drabinką. No i aktywuj.
dobra. Nie wiem, ale te miejscówki to się tak po prostu z dupy chyba odkrywają nagle, nie? Sprowadzę się w okolice wiatraka, skoro wróciłem. Co słychać, kolego? Zajebiście. Idę w Kimę do rana, żeby zdobyć premię nocne. Nie doleciał. Ale tu doleciał. Wypuśćcie mnie! Nie puszczę parę z ust. Wygląda na to, że mamy teraz bezpieczną miejscówkę przy wiatraku. No może i mamy miejscówkę bezpieczną przy wiatraku, tylko kurka wodna, jak ja mam teraz się dostać tu na górę? Na ten budynek? Jeszcze inhibitor był chyba, nie? Co to było, kurwa? Dobra. Czy kurwa quest jakiś jeszcze teraz pojawił? No przecież miało choć chujeje zaraz. Się w Spidermana pobawię. Ej, poważnie, ja nie mam bladego pojęcia, jak ja mam na ten budynek wlecieć. Nie ma żadnej ścieżki na ten budynek. Nie ma żadnej opcji, żeby się tu wspinać. Trzeba polecieć po prostu z budynku na budynek. Czyli muszę wpierdolić się na ten budynek. Żeby polecieć na ten budynek. Ja pierdzielę, ale żart. Dokąd ta linka prowadzi? Na sam dach? Na sam dach. To jest tutaj, dobra. Okej, zrobimy to tak jak teraz. No tu gdzieś jeszcze była lina wyżej, żeby wjechać. Wydaje. Ja
Dobra. Tu było chyba wejście... z liną? Tak, tu jest haczyk. Ale jak ja mam się na tym bujnąć? No bez jaj. Dobra, no tu mogę zawsze na sam dach wlecieć, nie? Jakoś na górę się wchodziło, z tego co pamiętam. Powiem, mam strasznie dziwne dzisiaj wrażenie, że ta gra klatkuje jak pojebano. Stąd wtedy próbowałem wejść. Nie z tamtego punktu, tylko z tego. No się przekonamy. Kurwa mać, jak tam wejść? Nie ma w ogóle opcji, żeby tu wskoczyć. Teraz nie mam też opcji, żeby tu wskoczyć. Tu jest inhibitor na górze, na tym budynku. Czy to nie jest budynek WRC? Gubię się w tych budynkach totalnie już, nie wiem które są które. Tak, to jest ten. Dobra, to trzeba zrobić tak jak myślę. I wbić się tutaj od samego spodu po raz kolejny. To ten, co na okrągło powtarzał dupki i złodzieje. Chyba była winda, nie? A, tylko winda jest zamknięta. Kurwa, ja już tam nie wejdę nigdy na to piętro. O co w tej grze chodzi? Ochujałeś? Nieźle byś się obło... Zaraz zjawił się porucznik i zarekwirował kryształ. Co niby miałem zrobić? Juan ma rację i wojna z renegatami nam jest dłużej. Juan to pozer. Postaw obok siebie Mata i Juan. Dobra, się sobie wszyscy zbyt. Co wtedy widzisz? Juan jest wyższy. Pójdźmy się, kurwa. Nie o to mi nie.
Jak można wejść teraz na budynek WRC? To jest kurwa niewykonalne po prostu. Wiesz, co go tak odpaliło? Gość chciałby wrócić, ale może zapomnieć, że dotrze na sam szczyt. Juan zawsze zazdrościł Jackowi. Nie ma żadnych linek, żeby sobie po prostu wjechać. Z innych budynków też jest ciężko, żeby... Przecież tutaj nie wejdę po tej ściance, nie? Nie wejdę po tym, nie myślmy nawet o tym, nie? Gadaj. To jest żart? To jest serio, że tak się wchodzi teraz na ten budynek? Nie, jak ci tak wchodzi teraz na ten budynek, to to jest w ogóle żart po prostu. Jeżeli chodzi o tą grę, coś takiego nie powinno w tej grze mieć w ogóle miejsca, nie? Że możesz sobie tak zbugować, w ten sposób wchodzić na budynek WRC-ka. Bądźmy poważni, nie? To jest kurwa żart. Nie no, hit. Tchia. Kurwa mać. Ale to jest w chuj do zrobienia, nie? Dobra, co mam powiedzieć? Wracamy do punktu wyjścia. Ja tam muszę wejść. O kurwa, nie sądziłem, że aż tak przeskoczę. Ej, nie musimy iść na szczęście z samego dołu. Dawaj na górę. No normalnie się kurwa bierze i skrada po tym, nie? I se wchodzi. Ja dupie. Nie no, to jest lekka przesada, no come on. Dlaczego robiąc tą lokację od razu każecie nam w misji fabularnej wydupiać stamtąd, jakby zlecieć z tego całego wieżowca? Nawet nie można wzmocnić sygnału radiowego tam, który jest, i odkryć strefy bezpiecznej. Druga rzecz, to jest jedyny najwyższy punkt w tej całej grze po tej stronie mapy, z którego można praktycznie polecieć w każdy inny punkt. Ja nie wiem, jeżeli ktoś grał w tą grę i zna sposób, żeby tu wejść w normalny sposób, nie taki jak ja teraz to robię, to bardzo będę wdzięczny, jak dasz znać w komentarzu, bo to jest kurna hit.
kradanie się kurwa na czworaka po ścianie. X 45 stopni ma. Mam to. Teraz tak, tu był skok na to. Tu był przeskok na to. O kurde. Ej, ale z plusów nie powinno być tu już zębiaków, nie? Ania White, którędy ja tu szedłem wtedy windą chyba? Ta. Ale skrzynkę już sobie odpuszczam, po prostu lecę na dach. Ja pierdzielę. Nie wskoczę. Kurde, chciałem jeszcze obejść to, ale niestety. Nie da rady tak wskoczyć. No, są zombiaki. Tam będą. Ja się cieszę, że ja te drabiny pozrzucałem wtedy. Nie było jakoś obiegania, nie? Było. Kurde, mam nadzieję, że dolecę do tego miejsca, do którego potrzebuję. A, jeszcze tam będzie ta wspinaczka po tych pieprzonych... O kurde, tu była drabina odpalona. Ważne. Czy tam będzie nas czekała... Ta wspinaczka po tych... poślizgałych płytach, nie? Pod kątem, co są. Dobra, bo tu spadłem wtedy, jak wchodziłem, nie? Gdzieś w którymś momencie, więc możemy sobie pozwolić na ten sam błąd, co wtedy, bo będzie lipa. Bo tu jak spadnę, to już będę musiał dymać znowu od samego dołu. Nie wiem, czego on się złapał, ale pozdro. Dobra.
Nie mam pojęcia, w co on się wszczepił przed chwilą, ale dobrze, że wróciłem na ten. Zdobyty przedmiot został umieszczony w schowku gracza. Jaki przedmiot? Dobra, mamy to. Okej. Okay. 32 minuty prawie w odcinka już. Właśnie, o tym mówię, nie? Że ta gra wzięła i nas wtedy strollowała, bo myśmy tu weszli, zrobiliśmy se cały ten pieprzony, tą pieprzoną wieżę odzyskaliśmy, a potem od razu odpalił nam się kolejny quest fabularny, który zmusił nas do tego, że musieliśmy stąd kurna zlecieć. O kurde, a propos zlecieć. To jest totalnie bez sensu, nie? Ja nawet na chwilę tutaj nie byłem przy tej bezpiecznej strefie, żeby sobie wziąć i ten inhibitor zebrać. Gra mnie nie dopuściła po prostu takiej możliwości, nie? Że ktoś tu przyszedł, żeby zrobić wszystko. Dobra, nie tędy na pewno. Okej, mamy teraz te dwie drabiny, tylko nie pamiętam, którą trzeba wejść. To tu jest, można wejść. Powodzenia w chodzeniu po drabinie, zombiaku. Problem w tym, że żeś wyszedł i się spalisz od razu. Właśnie, i teraz jestem kurde na drodze do tego miejsca, do którego chciałbym wejść. Nie tak jak wtedy mnie wzięło i wywaliło. Dobra, zakończymy sobie odcinek w tym miejscu. Dzięki serdecznie za oglądanie. Zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek. I nie zapomnij też wbić do linku w opisie. Miłego popołudnia. Cześć.